Radykalne zmiany, które od kilku tygodni zachodzą w telewizji polskiej, przeszły w kolejną fazę. Pierwotnie wydawało się, że restrukturyzacje dotkną głównie dziennikarzy związanych z programami publicystycznymi i serwisami informacyjnymi. Jednakże okazało się, że żadna pozycja na Woronicza nie jest teraz pewna. Jednym z najbardziej zaskakujących wydarzeń było trzęsienie ziemi w programie Pytanie na śniadanie. Niemal wszyscy dotychczasowi prezenterzy pożegnali się z tym popularnym porannym programem, a na ich miejsce przyszli prowadzący wcześniej kojarzeni z konkurencyjnymi stacjami. To ogromna modernizacja w telewizji polskiej, która nie dotyczyła tylko zmian personalnych, ale także kwestii programowych. Niepewność ogarnęła również popularny teleturniej Koło Fortuny. Okazało się, że słynni prowadzący, Norbi i Izabella Krzan, prawdopodobnie nie będą już kontynuować prowadzenia tego programu. Choć Izabella Krzan ma powrócić do pracy w stacji, wiele wskazuje na to, że kariera Norbiego jako prowadzącego na Woronicza dobiegła końca. Jednak sam Norbi twierdzi, że nie da się go wyrzucić z telewizji, ponieważ nie był bezpośrednio zatrudniony przez publicznego nadawcę. Te zmiany w TVP wywołały wiele emocji zarówno wśród widzów, jak i samych zainteresowanych. To także przykład na to, jak dynamiczny może być świat telewizji, gdzie roszady personalne i programowe są często nieuniknione w dążeniu do odświeżenia i dostosowania oferty do oczekiwań widzów. Radykalne zmiany w telewizji polskiej w ciągu ostatnich kilku tygodni wzbudziły wiele kontrowersji i emocji wśród widzów oraz samych pracowników stacji. Co początkowo wydawało się być restrukturyzacją kadrową, dotyczącą głównie programów publicystycznych i serwisów informacyjnych, szybko rozrosło się o inne obszary działalności telewizji. Najbardziej zaskakującym i szeroko komentowanym wydarzeniem było zachwianie w programie Pytanie na śniadanie. Niemal wszyscy dotychczasowi prezenterzy tego popularnego porannego programu pozostali na swoich stanowiskach, ale dołączyli do nich nowi prowadzący, którzy wcześniej byli kojarzeni z konkurencyjnymi stacjami. To ogromna modernizacja, która wywołała wiele dyskusji w mediach społecznościowych oraz wśród samych widzów. Inne popularne programy emitowane na antenach Jedynki i Dwójki znalazły się również pod znakiem zapytania. Jednak pojawiły się informacje, że obecni prowadzący, Norbi i Izabella Krzan, prawdopodobnie nie będą kontynuować swojej roli w programie Koło Fortuny. To kolejna zmiana, która wzbudziła wiele spekulacji i pytań odnośnie przyszłości tego teleturnieju. Co ciekawe, Norbi, jeden z prowadzących Koło Fortuny, wyraził przekonanie, że nie można go wyrzucić z telewizji, ponieważ nigdy nie był bezpośrednio zatrudniony przez Telewizję Polską. To oznacza, że nie miał formalnych zobowiązań wobec stacji i zachowuje elastyczność w kwestii swojej przyszłości telewizyjnej. Mimo zmian i niepewności co do przyszłości programów i ich prowadzących, wiele osób nadal jest zainteresowanych pracą w telewizji, a same stacje poszukują nowych talentów i twarzy do swoich programów. To pokazuje, że branża medialna jest dynamiczna i podlega ciągłym przemianom, a zmiany kadrowe i programowe są często nieuniknione w dążeniu do dostosowania oferty do oczekiwań widzów. Jak jednak podkreśla, nie będzie narzekał, jeśli TVP się do niego nie zgłosi. Wszystko dlatego, że wciąż jego największym źródłem dochodów są pieniądze z koncertów. Jeżeli będzie dalej program, to super, robimy. Jeżeli nie będzie, działamy dalej. Jak będzie inny prowadzący, to też mu przybije piątkę. Ja jestem pozytywny człowiek, zawsze nastawiony optymistycznie, przekazał w rozmowie z Faktem. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.